Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina, ze mną jest Marcin. No cześć, kurde, miał być siemanko. Dawaj, uruchamiamy grę i lecimy na kolejną już czwartą misję w Sniper Elite 2. A ta misja jest najtwoko, bo będziemy eskortować gościa, wiesz? Jak ja lubię, jak on mi spoileruje. Marcinek dostaje soczysty wpierdziel. Oczywiście. O, widzę tam panów. Ja po raz już mogę dać. Tylko szybciej, bo jak gramy we dwójkę, wiesz, że mi przeważnie gra zajmowała około 30 minut na jedną misję, a z nami zajmuje 3 odcinki, już mają po 18 minut. Nie no, myślę, że są tam, no w sumie. Tak no, wszystkie po 18 minut coś mają. Zauważ, że tutaj zabijamy jednak na pół, więc. No. Cześć. No cześć. Nara. A ja mam dziwny głos. Nie masz dziwnego głosu. Mam dziwny głos. Nie masz. Raz mam piskliwy, raz mam normalny. To raczej normalny w twoim wieku? No wiem. Dobrze, że nie martw widziałeś... się jak tak brzmiał za 5 lat. Dobrze, że nie widziałeś moich filmów sprzed 11 miesięcy na starym kanale, gdzie było coś takiego. Cześć! U Jezus, tu idziemy? No, chyba tak. Ale to nie musimy te. Ale tutaj, tutaj gdzieś będzie sztabka złota, wiesz? Czekaj, gdzieś tutaj powinna być sztabka złota, ile się nie mylę. Ty, a ja właśnie, jest, ja... Patrz. Mam już 2 na 100, ale mi dobrze idzie. Ja mam 3 na 100, a tak naprawdę chyba jest 5 sztabek złota w każdej misji. Nie, czy coś w tym stylu, nie ogarnię. Czekaj, bo mnie tu pan zobaczył. Wiesz, że tutaj trzeba, jest tak parę pięter, gdzie trzeba będzie postawić nam bomby. Ja tutaj padłem parę razy. Spoko, to wow. Tutaj są koledzy. Są? No nie widzisz ich? Ja się trzeba z nimi przywitać. Ale wiesz, że tutaj jest na koopie jest mniej przerywników filmowych niż na singlu? Ja i tak chcę singla przejść w tej grze, bo naprawdę mam ochotę na grę ze snajperką. Jakoś tak... Nie wiem, urzekł mnie ta gra. Mówiłeś, że będziesz nagrywać z ogarniętą osobą, a ja chyba raczej nie jestem ogarnięty. A kto powiedział, że będę nagrywać... Mówiłam coś takiego? No, kiedyś tak mówiłaś. Ale to mnie nie słuchaj, bo ja też nie jestem ogarnięta. No, tylko tak troszeczkę. Ej, gdzie oni są? Nie wiem, jest jeszcze chyba jakiś snajper, wiesz, o ile się nie mylę. W tych oknach tam, jest tam snajper, no. Ej, ja ich nie widzę w ogóle, no. To chodź na górę, co my tu stoimy. No to ziom! Tylko czekaj, postawisz minę nie pułapkę, tylko lądową. Postawię. Tutaj, patrz, bo tutaj nam będą wychodzić znowu. Gdzie? Tu? Tu. Gdzie ja stoję? Tu, dobrze. Patrz. Dobrze, poszedł wam. Proszę. Okej, okay, ogarniamy. Już możemy tutaj teraz ze wszystkich zeszczeć. O, tu jest fajny. Gdzie oni są? Nie wiem. Czy my dostajemy za pleców, czy mi się wydaje? Co? Wydaje mi się. A tam są! Ej, gdzie oni są? Da się ich jakoś oznaczyć? Nie, da się, wiesz... pod B masz lornetkę. Może sobie przybliżać ich. O, patrz, oznaczyć go, patrz. Widzisz go? O. No. Dopiero w czwartym odcinku dowiedzieliśmy się o lornetce. Ogarnę maksa. Zawsze to coś. Czekaj, ja bym chciał sprawdzić, czy nie ma tam snajpera. Tak, i oznacz jak coś. Mam dziwne wrażenie, że gdzieś jest snajper. Proszę bardzo, oznaczyłem go tam na dachu. Czekaj. Tu mam jeszcze jednego. Na heada, snajper na dachu. Ja mogę wziąć, proszę. Nie. To sobie go weź. Chyba. Otwieram miny lądowe i jedna. O. Czekaj, ja tutaj wstawię kolejną minę lądową. Obstaw, ja sobie przeładuję broń w tym czasie. Okej, okay, to wyjdą nam tu jeszcze chyba dwóch, o ile się nie mylę, wiesz? No dostań w heada, ty dziadu. O, tam jest jeszcze na dwóch sferów. O, dobra, czekaj, chyba sobie wziąłem lornetkę. Chciałbym obczać, jak to wygląda w ogóle.
Ej, lol, nie wiem, są zgrani, bo zabiłem kolesia, tamten go podniósł i chciał z nim uciekać. O, jakie to było... Miłe, ale i tak zabiłem. Still but a rough story, but Twilight. Okej, chodź. Już? No, chyba. Ależ oni są lame. Zabezpiecz plac, no nie wiem czy już. Dwóch zabiłem i miną pułapką. Kolejnego ja. Chyba. Wiesz co, chyba można iść. No to chyba mogliśmy iść. Góra, dół, dół. Ej, to było niezłe, nie? Powiem ci, że to było wiesz. Chyba możemy iść, dół. Reflex. Wow! Co? Gdzie my mamy iść? Czekaj. Nie wiem. Mamy zabezpieczyć plac, tylko... To jeszcze są. Są. Jest snajper na dachu i zaraz go zdejmę. Okej. Okay. Gdzie? Siema. Tam. Jest snajper na dachu. Gdzie? Nie ma. Dobra. Chyba poszedł spać ten pan na dachu, wiesz? A tutaj jest jeszcze jeden. To zastrzel tego... Znaczy... Powiedz panu, żeby poszedł spać. O, już sobie poszedł spać, wiesz? Oczekuję na ciebie, Marcinie. A gdzie? A tu jesteś. Czekaj, tam jest jeszcze jeden snajper. Gdzie? Tu. Jak znam życie, zaraz go nie będzie. Już go poszedł. O, chłopak poszedł spać. Zazdroszczę mu. Kurde, kolejny. Czekaj. Szczel do mnie, kolego. Ty, on gdzieś tu jest. No. Nagle okazuje się, że tu. O, nie ma. A tu! Cześć! Na dachu siedzi. Tu. W oko powinien dostać ode mnie. Podglądał cię. No raczej. Przez lunetę. Och, lubi mężczyzn. Na zbliżeniu. Oje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 j
lubię. No patrz. Możliwe, że mamy takie ustawienie, wiesz? Ano. Myślę, że mój poziom trudności miażdży. Wiesz co, bo tutaj będziemy ochraniać gościa, więc tutaj trzeba postawić mi na pułapkę, bo tutaj będą szli ubrani w kozaki. No to postaw. Ty też będziesz postawiała, jak tutaj wybuchnie, okej? Okay? Żeby nie marnować dwóch naraz. A czym się z tobą? Aha, dobra. No już. Okay. Nadepną, to wybuchnie. I tutaj będzie przerywnik filmowy chyba. Nie, tam mamy iść wyjść, okej. Okay. I tutaj będziemy gościa osłaniać w tym budynku, żeby nikt go nie zabił. Okej. Okay. O, patrz, tutaj trzeba... Ja chcę wykonać tego killa, proszę, chyba że ty, bo to nagrywasz. Nie no, mamy rozwalić tego kolesia? Z takim... Mogę ja wykonać, czy ty? No wykonaj. Tego kolesia mam rozwalić. Tego na le... Tego w czarnym. No ja się domyślam, że nie tego w okularach. No. Jest nasz. Myślę, że i tak mi tego killa twojego pokażę i tak. No, pokazuję. Ale mu ładnie po tętnicach pojechał. No ale dupki to już mi tu mój młody kolego nie wsadzaj. Pod lufę dupy. Ochraniamy go, ochraniamy go. Nie mogą go zabić. No ja się domyślam, że o to chodzi w zadaniu ochraniaj. Doświadczony snajper! Fuck yeah! Uhu. Wyobrażam sobie, jakbyś nagrywała kampanię. Jeden odcinek 40 minut. Boże, daj spokój. Nie, ale kampanię... Już chciałem zostawić naszego. Ojoj. Ty no, nawet mnie nie wkurzaj! Dobra, i tutaj będzie. Tutaj mamy osłaniać go w tym budynku. Okej. Okay. Wiesz co? Chodź tutaj, jak chcesz. Chyba, że tam chcesz wolić stać, bo mi to obojętne. Mi się stąd... Muszę zobaczyć, jak oni będą szli w ogóle. Rozwalaj, rozwalaj. Ale ja ich nie widzę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A tu jesteś. Jak cały czas rozwala. Widziałaś to? Ty, bo on by nam tu go zastrzelił, ty, ziom. Ej, czemu oni się ruszali na między sobą? No, nice.
Gdzie oni są? Nie wiem. Tam, przy Ałku. Czekaj, idę tam do ciebie. Ano stąd co możesz strzelać. Okej. Zaraz będzie koniec misji, wiesz o tym. No co ty? No za niedługo. Jak on się ewakuuje, my będziemy musieli mu jeszcze pomóc dalej się ewakuować. Okej, dobra. On się nie rusza, no, bo coś tam dupa stoi. Nie, już zdjąłem tego. To jest taki miły NPC, który nam daje fory. Już tak mamy fory pod względem ułatwień gry. Oj tam! Ważne, że kino przechodzi Sniper Elite Form 2, nie? Przejdziemy grę w jeden dzień. Ale ja serio, to będę renderować przez miesiąc. Kampania nie jest zbyt długa. A szkoda, nie, bo gra jest moim zdaniem bardzo fajnie zrobiona. Bardzo przyjemnie się gra tak naprawdę. Ogólnie gra trwa około 7 godzin maksymalnie, wiesz? Ja... To myślę, chyba że... Glama ją w nią gra. A czy jak ja będę grać na przykład? A przełóż kampanię? Bo to jest to samo, co teraz robimy. I tak chcę przejść. A. Sprawdzić ciebie samemu, nie? Tak, dokładnie. Ty, tutaj stał ten gościu, któremu w oczku chciał uff, ciul. Spadłaś, brawo. Teraz jak możesz, to wyjść dalej na górę. Pociąg, jak mi tu się dobrze leży. No skąd do mnie strzelają, ty? Nie obczają tego. A tam siedzi. A tu jesteś, dziadu, chodź tu. Gdzie to będę? Przecież był tutaj. Gdzieś co? Zdjąłeś tego na dachu? No, tych dwóch. Jeszcze jest trzeci. No, już poszedł. Widzisz, powiedziałeś trzeci. Tak? No. A ty jak mówisz? Ty trzeci? Trzeci. Trzeci. Ja mówię, jak powiedziałem, trzeci? Trzeci, no. Aha, to biega. Nie, zawsze mówię trzeci. Tak jakoś mam. Ja ci mówię, że to jest mam dziwne wrażenie, że to jakaś schiza ludzi Krakowa, tak jak i mówienie, że idą na pole. A ty jak mówisz? Na dwór, albo na osiedle. My idziemy tylko, my mieszkamy od siebie tylko 200 km. No wiem. To jest już różnica kultury? Zawsze jest. O, i teraz mu takiego heada sprzedała. Ale to nie jest chyba koniec, no, wiesz? Zastrzelko, kurwa! On chyba w następnych misjach mogę spoilerować? Nie. Okej. Okay. Jakby co, to mi telefon, bo nie wiem, chyba nie mogę odebrać, nie? No, lepiej nie. Albo wiesz co, tutaj ja się schowam, a ty ich tam zabijaj. Odbiorę szybko. Nie, bo ty gadasz, okay. I przyciskasz ten przycisk. Nie będę przyciskał. Nie ma teraz, okay, gadania, nagrywasz. Okej. Okay. Mamy iść tam na górę. Dostaniesz kamerę na komputer na 2 tygodnie. Gdzie na górę? Tam. Tu na górę. I tak akurat przez ten czas masz na wakacjach, więc bardzo ładnie ci minie. Mhm. To po co byśmy stąd zbiegali? Bo musieliśmy tu przyjść. Aha. Płacia. Jakie oni fajne te czapaje mają. Gorąco w ciul, nie? Ale nie, czapaja być musi. Syberyjskie chłopaki. To powinni być przyzwyczajeni do zimna. Biegają w upale w czapaj. I co jest? Ty wiesz, co to kurwa przeżył. No umrzyj! Co za ten piciul? Bioderko. Au. Okej, tam jeszcze biegną. Widzę. Ten. Jeszcze jeden. Widzisz, mu mi na pułapka się przydała, bo właśnie by nas tutaj zabili.
No to widzisz. Wychodzą, wychodzą, ja idę z nim. Czekaj. To idź. Nie ma tak podjechać, wiesz, na lajcie, nie? No. Znowu telefon mi dzwoni, ale potem odbiorę. Kocha, to poczeka. Co, mama dzwoni? Tata. No tak, kocha, to poczeka. Mają syna z pasją, to niech czekają. No stłużesz. Stłużesz. Za nami! Ty ich zdejmij. Ty, ja próbuję gościowi heada sprzedać na 5 razy, nie? Po prostu żal. Jeszcze? Tak, widzę. Znaczy nie widzę. Widzisz ich gdzieś? No zabiłem jednego już. Chyba jeszcze jeden, wiesz? Albo... Jeszcze ktoś musi być. Za nami, za nami! No! Głupi celownik mi pokazuje, że tu. Chyba, że pod nami. Pokazuje. Idą! Ale się wyżył, Jesus! The assault was over. Mamy. We were safe. For now. Zastrzel go! Zabij go! Zastrzel go! On umrze teraz. No i dzięki za spoiler! Zastrzelę cię, mały trolu. Ciekawe, kto cię trollingu uczy. Ty! Bardzo dobrze. Żygną krwią. Oj, troszkę popluł, a ty żygną od razu. Coś dobrego bełta nie widział. Na małą imprezach jeszcze byłeś, Marcinku. No zdychaj, no. On ma złote coś, ja bym to zabrał. Ja bym tak wypłacił jeszcze z kolby w łeb. Żeby się upewnić. On jest dobry. On był naszym sojusznikiem. Oj tam, oj tam. To co, komentujcie, subskrybujcie. Haha, znowu mam duszy strzał. Komentujcie, subskrybujcie. I najwyżej punktowany też mam lepszy. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, ze mną był Marcin. No cześć wszystkim. Trzymajcie się, cześć. Cześć.